Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed Carbon. Hello. Zaczynamy ostatnie terytorium Dariusa. I zaczynamy od driftu. Jedynego driftu na tym terytorium. I masakra, po prostu to jest drift, który jadę po raz pierwszy. I mam nadzieję, że jakoś mi tu pójdzie. Nie mówcie mi już, że więcej tych driftów nie ma. To jest po prostu żenada, żenada. Okej, daję sobie jakoś radę. Dobra, i uwaga. O. Okej. Jak pięknie leci ten Mustang GT. Jak on pięknie leci, tylko trochę za wolno. Aha, i tak na marginesie. Atakowanie tej całej okolicy pięknej zaczęło się od cutscenki, której wam niestety, właściwie od filmu, którego wam niestety nie mogę pokazać. Gdzie Darius zrzesza wszystkich pokonanych wcześniej bossów do jednej ekipy i oni będą teraz ze mną jakby tutaj rywalizować. Nie wiem jeszcze jak to tutaj będzie wyglądało, no ale mam nadzieję, że ciekawie. Nie wiem, czy ich postacie będą widoczne w samochodach podczas powiedzmy jakichś tam wyścigów, tak? O! Trochę za mocno gazu puściłem i mnie wywaliło. No nie poszło. Tylko 500 000 punktów. Drift był... Znaczy, trasa była naprawdę długa, ale... No, tak sobie mi poszło. Skrzynia biegów, poziom 3, pakiet profesjonalny chyba. I tak. Przydałoby się kupić naprawdę jakiś szybki wóz. Oh! Zobaczcie na to. You think you know this town? You have no idea what's in store for you other than it's gonna hurt. A ja powiedział. On powiedział zupełnie coś innego niż te napisy. Okej. Teraz będziemy toczyć walkę ze świlem z przerośniętym ego. Ale frajer. Taka frajerzyna, co nie? Nie wiem, jak go nazwać. Piszcie mi w komentarzach, jak go tam będziemy na niego wołać. Naprawdę nie mam pomysłu. W ogóle dziwny on jest. Dobra, idziemy robić kanion. To jest sprint. I będzie to odblokowany. Jeśli uda mi się wygrać ten wyścig, to będzie to odblokowany pierwszy obszar, po którym dostanę jakiś tam nowy samochód. Prawdopodobnie z klasy 3. Oh, shit. Co ona ma za samochód? To jest pojedynek z tą laską. Man. Troszeczkę się tutaj opcja, widzę, zmieniła. Wow, tu można wypaść. Chodź, Junia, pokażę ci, gdzie twoje miejsce. Będziesz się śmiała? Oczywiście! Jak na nią wołaliśmy Angie? Angie, jak wygrasz, dam ci deal do Gesslerowej. Będziesz mogła masturbować się tłokami. Ale jeśli przegrasz, to dam ci rurę od znaku stop. Muszę zdobyć dużo punktów. Angie mi to ułatwi, bo ona jest słaba. Na. Dobra, teraz muszę ją wyprzedzić. To jest ten moment, kiedy mogę zaatakować i pokazać ci, gdzie pieprz rośnie.
Uwaga! Ot, 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 dosyć szybka jest. O, 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 nie pykło. Brakuje mi tu nitra, zdecydowanie. Nie mamy ani speedbreakera, ani nitra tutaj. Wow, ale zarzucał, wow. Ona ma niewyraźną trochę twarz. Ej, wiecie co tu jest dziwne? Teraz przejechałem przez most i... No jest to trochę stara już gra, no muszę sobie na tym może tutaj dać na wstrzymanie, ale nawet pod mostem światła oświetlały jakby tło, tak? Tekstury, więc to było dziwne. No ale dobra, jak mówiłem, stara gra już jest, swoje lata ma, dajmy sobie spokój z tym. Kurde, ile ten wyścig będzie trwał? Zobaczcie, jaki długi strasznie. 94%. Sporo punktów udało mi się zdobyć. I jeszcze raz musimy przejechać, żeby jakby te punkty utrzymać teraz. Ale widzieliście, że było bardzo, bardzo ciężko. LG ma teraz dość dobry samochód. Dodge Challenger RT, ale już nowy. Wcześniej miała właściwie Dodge Chargera, więc... No, trochę mnie podgoniła tutaj. O, nie, 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 nie! No ja pier... Jak? Idź mi stąd, baba! Ja! Okej, moi drodzy, jest problem. To są ostatnie metry, mam 19 tysięcy punktów. Ona jest zaraz za mną. O, 15, 14. Ło! Tym razem się udało, 25 tysięcy. Dodge Challenger Concept odblokowany. Masakra. Wow, nagroda SLR McLaren? Kupujemy od razu. Ja pierdzę. Nie chcę. Spadaj mi stąd. Moje terytorium atakowane. Gdzie atakowane? No, myszka, chodź. Dobra, idziemy teraz kupić McLarena w końcu. Idziemy do autokomisu. Oczywiście to jest chyba Mercedes, tak? Odblokował się. Okej, okay, Mercedesek, gdzie ty? Oh yeah! Oh yeah, oh yeah. Co bierzemy, nie? Muszę mieć w końcu jakiś szybki wóz. Kupiłem ja to w ogóle, czy nie? Chyba tak. Wow! Ale brzmi! No nic, idziemy na tuning! Zobaczymy, co do tego wozu możemy, co z tego wozu możemy zrobić. Ojej, a coś czuję, że będziemy mogli dużo zrobić. Mam mnóstwo kasy. Oh man, pakiet wyścigowy. Przyspieszenie, myk. Zawiecha, nie mamy żadnej zawiechy. Ale co coś jest, o, nitro, nitro. Nitro nie możemy jeszcze użyć. Oh man. Oh man. Jeszcze dużo rzeczy jest do odblokowania. Sprawdźmy sobie rynek wtórny i pakiety kaloserii. Wow. Wow. What the hell? Co to za ciągi? Można tylko się obracać kamerę? Tryb foto trzeba nacisnąć. Okej. Okay. A za szerokie to to. Zobaczmy. Nie, nie chcę. Pakiety chcę. Myślę, że to będzie wyglądać kozacko. Weźmy sobie tryb foto. Zobaczmy, jak to wygląda z tyłu. Wow. Nie, no. Ach, te tutaj dziwne cosie mi się nie podobają. Zobaczmy, jeszcze to jest takie coś, to jest takie coś. O, a ten? Zestaw trzeci, co powiecie na to? Nie, no konkret. Niewiele zmian. Naprawdę kozacko wygląda. No to bierzemy pakiet trzeci. Myk. Maska, co tu mamy? Fajnie, że tutaj nie mamy narzucane, co konkretnie musimy stunigować, żeby osiągnąć jakiś tam poziom wizualny, prawda? Więc możemy sobie samochód przerobić tak według właściwie naszych potrzeb, jakichś tam uznania naszego, tak? To jest zdecydowanie na plus. Jakie felgi? No, zastanawiam się właśnie, co tu wpieprzyć. OZ-ki. Dajmy OZ-ki. Dwudziestki? Dwudziestki. Tylko jeszcze co tam? Wszystko? Spoilerów. Aha, spoilery dam z rzeźbienia.
Felgi to już mamy, felgi, progi mamy, maskę. Blowover, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Fajnie, nie mogę nic przerobić. Zderzak tylny, progi, maska, wloty powietrza, spoilery. Jaki tu będzie najbardziej pasował? No nic, muszę jakiś założyć niestety, bo niestety w tej grze spoiler w tym McLarenie się nie wysuwa sam. Więc dajmy jakiś taki chociaż dyskretny, żeby poprawić osiągi. No myślę, że taki będzie aż za duży trochę. Okej. Jak to wygląda? No nie wiem, nie wygląda ten... Wiem, że to nie wygląda za ładnie, ten kurczę spoiler z tyłu, ale muszę coś mieć, żeby jakiś docisk był, kurczę. Dobra, maska, wlot, końcówki. Aha, czemu nie mogę dachu obniżyć? Może to jest w tym, w wyglądzie. Nie, tylko prześwit. Tak, gdzieś tu było z obniżaniem dachu, tylko trzeba mieć chyba odpowiedniego gościa zatrudnionego. Kolor szyb. Ciemny fiolet. Ciemna, głęboka czerni, okej. Kolor felg. Okej. Naklejki lakier. Naklejek chyba nie będę żadnych dawał, szczerze mówiąc. Może będzie jakaś fajna, unikalna, to zamontuję, a tak to przesunę sobie całkiem do dołu, żeby łączyło się ładnie gdzieś tutaj z tymi lampami. I gitara. No dobra. Wszystko mamy gotowe. Teraz chodźmy do koszyka. Ktoś tu mówił, żebym przyciskiem start wszystko od razu mógł kupić, tak? Nie, nie działa to niestety na padzie. Koszyk. Kupujemy wszystko. No i dobra, niewiele praktycznie sobie przetunigowałem. Nie mam w tym samochodzie nitra. Ale to nic. Pojedźmy sobie jeszcze jakiś wyścig. Kurczę, no jak strasznie żałuję, że tu nie ma driftu. No dobra, pojedźmy sobie tutaj. A, i mogłem zmienić pomocnika. Na tą babkę. Na tego draftera dobrego. Ale tutaj chyba pomocnik mi specjalnie potrzebny nie będzie, bo tutaj ścigamy się w czterech, czy w czworo osób. Nie no, ten spoiler strasznie ruinuje tego McLarena. Ja go muszę wywalić. Nawet kosztem chyba... Nawet kosztem, proszę was, osiągów, tak? Wow, ale przyspiesza nieźle. Wow! Jaka prędkość! Nie no, nie mogę, zajebiozo. Jak on brzmi fantastycznie. Wow. SLR McLaren. Gdyby to był samochód posiadający samochód, ten silnik elektryczny, to bym go chciał. Przecież on z wyglądu już po prostu miażdży system. Pomyślcie, dojeżdżać takim wozem do pracy. No ale niestety, paliwo, zużycie paliwa dla mnie to jest ogromny minus, tak? Nie mieszkam gdzieś w Dubaju, żeby móc taką furą śmigać. Nawet w Dubaju nie każdy może taką furą śmigać. Ale gdyby to miało silnik jakiś elektryczny albo coś w tym rodzaju. W ogóle gdyby były takie silniki, żeby no, nie trzeba było tak dużo pieniędzy tracić na ich zasilanie. To ja bym normalnie każdy sportowy samochód chciał mieć. Z wyglądu, bo ja naprawdę dużych osiągów nie potrzebuję do jazdy codziennej, co nie? A żeby karoseria była, wszystkie takie bajery, wykończenie, ach! Wygląd przede wszystkim. A osiągi to już tam swoją drogą. Jestem cały czas pierwszy. Zmiana na McLarena w końcu jakby dała mi trochę oddechu, bo jedzie się dużo, dużo szybciej, przede wszystkim łatwiej jest tutaj wyprzedzić przeciwników. Zdecydowanie, kurczę. Ciekawe jak się tym driftuje, no podejrzewam, że nie jest zbyt łatwo.
Wiecie, muszę zmienić sobie, jednak wywalę tą naklejkę, bo mnie denerwuje i muszę sobie zmienić typ koloru. Wow. 270 to z palcem w dupie można tutaj tym samochodem osiągnąć. Nitro i opony, yeah, powinno być dobrze. Nie chcę, to spadaj. Powrót do kryjówki, hop. Jeszcze tylko mapa i tutaj mamy jakieś wyścigi. Pojedźmy sobie na przykład ten sprint. Aha, zmień pomocnika właśnie, dobrze, że mi przypomnieliście. Wezmę sobie Tom Junior i ona będzie moją drafterką. Także powinno być spoko, ta gościuka już jest naprawdę bardzo, bardzo szybka. Oh yeah! Jak to brzmi! Ten McLaren, no niesamowicie po prostu. Fantastycznie. Jak skręca, dużo fajnie się nim skręca niż tym, kurczę, Mustangiem GT, mówię wam. To co, spróbujemy ten draft, zobaczymy, co ta babka potrafi. Tu będzie zaraz i tak ostry skręt. Uwaga. Wow. Wow. Szybko się pojawiła tutaj tym Fordem GT. Wow. O! Oh! Oh shit! Nie, ja jadę skrótem. To sobie laska odpocznij. Chwilę. Ej, ja kojarzę chyba tą trasę. Jak ona się nazywa? Brock Street w Wordzie? Ej, co trafik robił w skrócie do cholery. Nie, to jest sprint. To jest coś innego. Zapomniałem, jak się nazywa ten wyścig. Wow, dobra, włączamy draft. Gdzie ona pojechała do cholery? What? Dobra, zaraz koniec i chyba zdobędę kolejne terytorium i zobaczymy, jaki samochód odblokuje. Wow, ale ten samochód grzeje, kurczę. W końcu mogę spokojnie sobie tutaj wygrywać. Okej. I pięknie, 20 tysięcy gotówki, skrzynia biegów. Może do mojego McLarena się przyda. I co odblokowałem? 350Z? Are you serious, man? Co ja tą popierdziawką zrobię? Wiecie, czy to dopiero 49% postępu w karierze? No dobra, w każdym razie mamy tutaj już kilka rzeczy podlokowywanych. Chyba mam coś nowego, nie. Nic nie mam nowego. Do mojego McLarena bodajże. Nie, dobra, ale i tak grzeje ten samochód świetnie po prostu. Jestem zadowolony, że go mam. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.